Siemano, witam w grze Battle Royale. Właśnie lecimy sobie na jakimś dziwnym lisopiesku ze skrzydłami i zaraz skoczymy na mapę po to, by wam pokazać, co tu się dzieje w tej grze. Bo ta gierka jest to gra typu Battle Royale, znaczy to jest gierka Battle Royale, tylko że typ Battle Royale. O, tu jest jakiś przeciwnik, nie chcemy z nim walczyć na początku. Wybrałem taką postać dosyć fajną, jednak no, na początek ona dużo nie zrobi na PvP, więc sobie po prostu poszukam. O, nie chcę się bić. Tutaj jest dużo przeciwników, a ja szukam takich kapsułek, gdzie możemy zgarnąć nasze umiejętności EQ lub właśnie ulepszenia do umiejętności, bądź różne potiony, które nas ulepszają. No i jak tu no, niedługo nic nie znajdę, spotkam jakiegoś przeciwnika, to będzie problem, bo go nie pokonam bez EQ. Jednak wybrałem troszeczkę takie umiejętności, które są ofensywne na start, i jeżeli zacznę trafiać, to może coś z tego będzie. No właśnie, pokonałem pierwszego typka. Nie był zbytnio jakimś mega mocny, bo dużo razy nie trafiłem, a udało mi się go zabić. I użyję sobie potiona, albo może pierw to otworzę. Potionka troszeczkę długo się pije, więc no trzeba wybrać dobry moment, żeby go otworzyć. Te kapsułki, co teraz biję, właśnie dają mi umiejętności. Przykładowo, no teraz wyleciały tylko itemki. Przykładowo tu też itemki, no ale na przykład to jest cielony, czyli najsłabszy poziom prawego przycisku myszy, czyli umiejętność na prawy przycisk. Ja już go mam, jako też zielony, więc go nie mogę dostać. Tu było Q, spacja, healing potion, czyli fajnie, zgarnąłem coś nowego i szukam. Tu jest jakiś sklepik i przeciwnik, który ma chyba ulta prawie. No ja też mam ulta, ale o, trafiłem. I właśnie niszczymy typa. Boom! Tak właśnie wygląda ta gierka. Ogólnie w tą gierkę to jest tak, że o, mogę ulepszyć coś za golda. Dobra, niech będzie po prostu ulepszenie itemka, ponieważ pewnie go będzie ciężej znaleźć niż ulepszenie przedmiotów. Nie, tego nie jestem pewny, bo dopiero co zaczynam w tę grę grać tak bardziej. I mam trzy potionki, więc jednego sobie użyję, żeby mieć full HP. Ogólnie Battle Royale jest taka gierka, która właśnie gra się tymi postaciami co tutaj, i tam są wszystkie umiejętności, się gra 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 na takiej mapce, takie zwykłe jakby PvP, coś takiego jak LOL, tylko że bez minionków. A tutaj mamy właśnie takie, walczymy z 30 przeciwnikami i walczymy kto wytrwa, i zgarniamy te wszystkie umiejętności od zera i tak dalej. I tutaj też mapa nas ogranicza, właśnie się tam zmniejsza, ogólnie na tej mapie bardzo dużo widać. I właśnie tak walczymy sobie. To będzie taki, ten filmik jest taką ala recenzją, jakby pierwszym spojrzeniem na tą grę, ale też nie planuję za dużo robić filmików z tego tematu, ponieważ ona nie jest darmowa, tam kosztuje chyba 80 zł. Co tu się stało? Lecę. Tu coś jest, R-ka, to se złapię. A w tym momencie jest weekend darmowy, więc sobie nagram. Oczywiście tego nie wrzucę od razu, ale już, no, jak kiedyś wrzucę, to zobaczycie, jak ta gierka wygląda. Więc to może wam troszeczkę dać do myślenia, czy warto ją kupić. Ogólnie jest fajna. Na początek strasznie dużo ludzi w nią zaczęło grać, no bo te Battle Rajty, Battle Royale, znaczy się, te mody przeważnie. O, tu jest przeciwnik. To ten sam, co ja gram. Tylko że ona ma ulta. I właśnie zmarnowałem spację. O, fuck. Muszę ku szybko. Ale nie tak. Ale przypał. Ty, a co się ze mną stało? O, fuck. Ole fort. Nie wiem, no, na czym to polegała moja zamiana, ale to było fartowne. Wow, to była ta sama postać, co ja mam. Ogólnie wszystkie skiny, jeżeli ktoś gra w Battle Royale'a zwykłego, to wszystkie skiny przechodzą. Tak jak na przykład ten gryf jest dla mnie mega kozackim skinem i go mam. Dobra, gdzie tu jest? Tu jest heal. Przeciwników nie widzę, ale heala sobie złapiemy, chociaż mam chyba full prawie. No, to już mamy trzech jak zabitych, 9 zostało graczy. No i myślę, że nawet chociażby w tym jednym filmiku mam. Pokażę tę gierkę. Myślę, że nie będę musiał aż tak męczyć tego materiału, robić 20 minut filmiku, bo no serio jest tu. Na ten moment chyba
15, może z 20 postaci. Wszystkie są z Battlerite'a, więc jeżeli ktoś ogarnia Battlerite'a, to już postacie tutaj ogarnia, a jeżeli ktoś nie ogarnia, pierwszy raz widzi tą gierkę na oczy, to no, większość postaci ciężko jest na początku ogarnąć, tym bardziej, że nie macie jak zobaczyć tych skilli, bo dopiero je skarniacie w tej grze. Mołta sobie może odpalę, Zetką, jakby ktoś nie wiedział, takie różne tutaj są skille. No to troszeczkę się trzeba zaznajomić z tymi skillami, tak jak ja na przykład, jeżeli strzelę kogoś raz na przykład z prawego tego i potem z E, no to tu będzie dodatkowy, no sfrizuję go na przykład, taka dodatkowa kombinacja, jeżeli połączę te skille. Więc warto znać się na tych skinach i kombinować. Myślę, że ta gierka, no może mieć troszeczkę potencjału, a on mnie pewnie zabije, bo to jest świetna postać w 1 na 1. Chyba, że jakoś to ogarnę. O! Udało mi się. Bardzo dużo dobrego eku zgarnąłem. Mam już dużo heroicznych. To mam legendarne, heroiczne. Bo tu właśnie, nie wiem, nie wspomniałem o tym, ale jak widzicie, na przykład to jest przekreślone zielone kółeczko spacja. To jest skill na spację. Na koniec przekreślony, ponieważ już go mam, albo mam go lepszego. Mam już heroiczny, czyli taki fioletowy. Więc no już go nie złapię. Tu mam jakieś umiejętność, nie wiem co to jest. Dwójka, to jest jakaś pułapka. No sobie je po prostu rozstawię. O, co to jest? O, jak widzieliście, tu mam takie kółeczko, czyli gdzieś jest przeciwnik niewidoczny. I oj, 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 uciekaj! Kurde, kurde, blaszka, kurde, blaszka! No, jedną zabiłem, ale druga może być dla mnie problemem. Chyba sobie uciekniemy, żeby gdzieś potiona wypić. O, fuck, zestunowała mnie. Tą postacią, co ona gra, też długo grałem, więc mniej więcej czaję, jak ona działa. Mam wszystko legendarne prawie, że chyba. Ma jakiś meteor. Powiem wam, że jest to moja... O, fuck, przeciwnik. Nie, uciekł mi z ulta. To, co teraz puściłem, to jest moja taka umiejętność. No, ultimate. Chyba wolę jednak... Niech się pójdzie, wyhiluje, ja też potrzebuję heala. Gdzieś tu ona jest, bo ją słyszę. Ogólnie tu też dźwięk właśnie jest fajny, że słychać wszystko przez te ściany. Ale zwarciłem, że długo to kastował. I raczej jestem w lupie teraz. Jest troszeczkę problem. Dobra, uciekam i może się sobą zajmą. A ja pójdę gdzieś znowu odpalić potiona. Co on robi? Ogólnie dużo jest tu jakichś itemków, które właśnie mogę puścić tak jak teraz, ale nie wiem do końca, na czym one polegają. No, tak jak to teraz puściłem, może to wybuchnie jak w to strzelę. Ale wolę się jeszcze nie dowiedzieć. Mam 6 zabójstw, 4 zostało chyba ze mną. Więc no, emocje są. Golda mam full na full. Dziwne, że zrobili limit golda. Ale mogę sobie iść coś dokupić. A niech się oni pozabijają. Chyba sobie nie dokupię, bo mnie złapie ta. Nie wiem, co sobie kupiłem. Jakieś ulepszenie? I jakieś pierdoły. Mogę tu się stać niewidoczny. O, fuck. To jest właśnie itemek kogoś. A tu jest właśnie ktoś. No i o! Jest i kolejny. Jest i kolejny. Jeszcze zostało trzech. No, a jego turret nadal stoi. Ale trzeba się tego pozbyć, bo jest no irytujący. Zostaw to. Ha, dobry ult na musie. Ktoś tu podkapija. Słychać. O, jak mało mam HP. O, 8 kili. Chyba ostatni przeciwnik został. A, ja już nie mam co zrobić, żeby przeżyć. Fuck, myślałem, że to jest kill.
dwóch albo jeden został, ale będzie. O fuck, ja nie chcę. Jopiórniczy się zamieniłem w jakąś skrzynkę. To jest niewidzialność, to jest teleport. Moje kumnie powinno leczyć właśnie. Moje ulepszone kumnie lecz. Dobra, jestem niewidzialny. Ona, jak widzicie, ma taki znaczek, to wiem mniej więcej, gdzie jestem. Ups, ups. Jeden przeciwnik brakował, żeby to wygrać. On miał tylko 3 kila. A ja ile? 7? Bardzo dobrze poszło. No, to akurat widzieliście mniej więcej, na czym ta gierka polega do samego końca, od samego początku. Miałem najwięcej zabójstw, 8 kili. Wow. Ale wynik. Ogólnie gierka, właśnie nie wiem czy wspomniałem w końcu, nie jest darmowa. Szkoda, przydałoby się, by była darmowa. Jakieś skiny, tu i tak jest dużo skinów, które można kupować, więc wydaje mi się, że powinni zrobić ją darmową. Mi skiny wszystkie ze zwykłego Battle Royale przeszły. Jak widzicie, byłem testerem w zwykłym Battle Royale, więc coś tam ogarnię chociaż o tej gierce. Tu zagrałem 6 meczy, jak widać, tylko 12 kili, no bo tu teraz zrobiłem 8, a wcześniej to praktycznie padłem od razu. I cóż, jej gierka wydaje mi się fajna. Jeżeli kogoś nie straszy koszt, no 80 zł bez promocji, to polecam sobie zagrać, spróbować. Różne misje są, jakieś osiągnięcia, wszystko, jakieś skiny. Skinów jest od groma. Można sobie kupować, zmieniać postacie. I gierkę ogólnie polecam. No i cóż, spróbujcie, zagrajcie, jeżeli możecie. I trzymajcie się. Elo.